Agnieszka Chlewicka-Bac, Anna Kazimierczyk. Dzień dobry. PRL, psychologia, relacje, ludzie. Dzisiaj naszym gościem jest Dagmara Ficke, Fundacja Unikum. Przypomnij naszym widzom i słuchaczom, czym zajmuje się Fundacja Unikum. Fundacja Unikum została stworzona głównie z zamysłem, żeby nieść uśmiech tam, gdzie go brakuje. Chcemy pokazać ludziom, że każdy jest wyjątkowy. Głównie bazujemy w tematyce onkologii, właśnie nowotworów. Głównym naszym celem jest pokazanie ludziom, że jednak jest to choroba XXI wieku i wczesno wykryta, że tak powiem, zdiagnozowana, wcale nie musi być śmiertelna. Najnowsza akcja Fundacji Unikum to Zostań superbohaterką. Kim jest superbohaterka? Superbohaterką dla nas jest kobieta zdrowa, zadbana, która wie, o czym powinna pamiętać w każdego dnia. To nie jest wcale wizyta u kosmetyczki, wizyta u fryzjera, to nie są pomalowane paznokcie, piękne ubrania. Dla nas superbohaterką jest kobieta, która potrafi się samobadać, wykonuje te badania regularnie, wie w jakim celu, wyciąga z niego wnioski, a także regularnie odwiedza swojego ginekologa i pamięta o tym, by raz w roku zrobić sobie cytologię. Mamy XXI wiek, a nadal musimy mówić, przypominać o tym, że trzeba się badać. Tak, niestety statystyki są jakie są, są przerażające, bo w naszym społeczeństwie 40% kobiet w ogóle nie wchodzi do swojego ginekologa, a nawet go nie ma. Więc kobiety po prostu zaniedbują się. Może to, że wyglądają właśnie zewnętrznie ładnie, mają uczesane włosy, tak jak mówiłam, zrobiony makijaż, a po prostu od środka kobieta zapomina, że są sprawy ważne i ważniejsze, tak? W wirze dnia codziennego zapominamy o tym, żeby właśnie się badać regularnie, a szczególnie nasze kobiece sprawy. Aniu, dlaczego się nie badamy? No myślę, że wiele tu jest warstw tego. Jedną z nich, taką chyba najważniejszą, to jest jednak lęk. Badanie, czy samobadanie, czy pójście do lekarza, no paradoksalnie naraża nas na tą wiedzę, że coś może się dziać. Próbujemy unikać tego, czyli jakby no trochę bawić się w chowanego. Nie wiemy, to ta rzeczywistość nie istnieje, tak? Nie myślimy o tym, to się nam nie przydarzy. No to jest oczywiście magiczne myślenie, to jest takie obronne, życzeniowe bardzo często myślenie, tak? Które no, prowadzi do skutków dramatycznych. Tak, niestety. Wiele kobiet właśnie pozwala sobie na życie w takiej bańce mydlanej, dosłownie nazywając, tak? Kobiety po prostu myślą, że jak nie będę się badać, nie wykryję, to nie mam, tak? A właśnie no, badania pokazują, że często wykryte nowotwory najczęściej są wyleczalne, tak? Bo nowotwory, które są już wykryte w jakimś tam zaawansowanym stadium albo nie daj Boże już z przerzutami, no często, gęsto po prostu są niewyleczalne. Zachorowania na raka szyjki macicy wzrasta, tak? Niestety no, nie obniżył się procent śmiertelności wśród kobiet na właśnie raka szyjki macicy. No, rak szyjki macicy, że tak powiem, nie da się go, że tak powiem, samo wybadać, tak? Jest tutaj konieczna wizyta u ginekologa, no i podstawą jest właśnie regularna cytologia, tak? No, raka piersi jesteśmy w stanie samo wybadać, dlatego właśnie głównie chodzi nam o rozszerzenie tej profilaktyki i tak dalej, wiedzy wśród kobiet, tak, by kobiety po prostu zaczęły się samobadać. Samobadanie i wykonanie go jest bardzo proste właśnie. Stworzyłyśmy taki cykl spotkań, w którym chcemy pokazać, jak to wykonywać. Zakupiłyśmy specjalne fantomy do tego, na których można po prostu samemu sobie, że tak powiem, wymacać guzek, można się dowiedzieć, jakich on jest rozmiarów, w jakim stadium, jak on wygląda. I chcemy po prostu kobietom pokazać, że wykonanie takiego samobadania jest bardzo proste i zajmuje dosłownie kilka minut. Można je wykonywać codziennie, można wykonywać raz w tygodniu, kto jaką ma potrzebę, tak? A samo wykonanie takiego samobadania zajmuje nam tak naprawdę krócej czasu niż pomalowanie paznokci.
Takie szkolenia, gdzie są przeprowadzane? Cykl szkoleń, które zaczęłyśmy przeprowadzać, odbywał się głównie na terenie naszej gminy, gminy Rudziniec, bo to właśnie na tym terenie, że tak powiem, głównie działamy. Były one ogólnodostępne, tak? Praktycznie każda grupa pań, która zgłosiła się do nas, mogła z takiego szkolenia skorzystać. Nie wymagałyśmy zbytnio jakiegoś tam dużego, że tak powiem, odbioru. Nie musiała to być grupa 10-15. Wystarczyło, że zebrały się 3-4 panie, dzwoniły do nas, my przyjeżdżałyśmy z naszym fantonem. Często jeździła z nami właśnie położna, która, że tak powiem, specjalistycznie już wytłumaczyła, jak to wygląda i jakie są konsekwencje przede wszystkim tego, że nie wykonujemy tego samobadania, tak? Nie jest to trudne. Każda kobieta jest w stanie to opanować. Oczywiście, że nie jest to trudne. Każda kobieta jest w stanie to opanować. Żyjemy w czasach XXI wieku, gdzie na przykład dostęp do jakichkolwiek materiałów i tak dalej odnośnie samobadania naprawdę jest bardzo łatwy, tak? Wystarczy sobie wygooglować pozycję samobadanie piersi i tam jest wszystko ładnie pokazane. Więc tak naprawdę kobieta wcale nie musi wykładać jakiegoś super dużego wysiłku, żeby do takich informacji się dostać. Czy dużą rolę odgrywa tu wstyd? Czy my się dalej wstydzimy? No właśnie, ja myślę, że cały ten problem jest bardzo głęboko też w rodzinach i w naszej świadomości. Że tak naprawdę nie ma tradycji takiej, nie ma takiego zwyczaju, obyczaju, nawyku właśnie samobadania czy profilaktyki. No raczej to jest tak, że jest nawyk uczenia dziewczynek od dzieciństwa, żeby ładnie wyglądały, żeby miały właśnie włosy uczesane, żeby się nie brudziły, żeby były dobrze wykształcone. Tak, żeby miały tak, żeby dobrze wyszły za mąż i tak dalej. No temat, że tak powiem, profilaktyki i samobadania na pewno jest jakoś tam rozszerzony w rodzinach, które miały już jakieś tam przejścia i mają tą swoją historię onkologiczną, tak? Więc często gdzieś tam w rodzinach babcia czy mama, ciocia zachorowały, no fajnie jak wyszły z tego gorzej, jak już niestety się nie udało, więc w tych rodzinach na pewno ten temat gdzieś tam jest ciągnięty i jest tam na codzienności, tak? Ale no relacje rodzinne są różne, tak? Często jest tak, że córka opuszczając dom jednak zapomina o tym, co tam wpajała mama, przychodzi mąż, przychodzi teściowa, nowa rodzina, często jednak przesiąka nawykami z tej nowej rodziny, no i gdzieś to się tam zatraca. No to właśnie a propos tego wstydu jeszcze chciałam powiedzieć, że też wydaje mi się, że taki aspekt, no tutaj jeśli chodzi o samobadanie czy pójście do ginekologa, no to też są takie aspekty u nas jednak wstydliwe wciąż dla kobiet, dla dziewczyn. No jakoś to tak traktujemy, nie wiem, osobiście czy seksualnie. Dotykanie samych siebie czy piersi, to się też jakoś tak kojarzy niekoniecznie zdrowo w takim wymiarze normatywnym, tak? Więc no tu są, to jest bardzo ważne, wydaje mi się, co robi fundacja, żeby o tym mówić, to nagłaśniać, że to jest absolutnie wszystko bzdurne i bardzo szkodliwe przede wszystkim. No, mity wszelkie związane z seksualnością naszą, z tym, że się nie można dotykać, no tutaj mogą spowodować, no nie wiem, śmierć czy chorobę w młodym wieku niewykrytą, z której by można było w sposób no, banalny właściwie zapobiec. Tak, dokładnie. Tak jak pani wspomina, właśnie próbujemy obalić też te mity. Założyliśmy taką specjalną zakładkę właśnie na naszej stronie, gdzie właśnie pokazujemy, jak obalać mity samobadania. Tak jak pani mówi, często niektórzy do tego podchodzą zbyt seksualnie. Owszem, dlaczego? Jeżeli mamy partnera, jeżeli mamy męża, tak, co za problem poprosić? Zróbmy z tego jakiś rytuał, tak? Powiedzieć, no słuchaj, mężu, chcesz mieć piękną, zadbaną, zdrową żonę? Okej, zróbmy to razem, przejdźmy przez to razem, dlaczego nie? Mhm. Żeby nauczyć też tych partnerów, dokładnie, jak badać, jak dotykać, na co zwracać uwagę, ale same się też przełamywać, tak, żeby same siebie dotykać, tak, i żeby to było czymś takim, jak nie wiem, mycie zębów bardziej, a tak, nie kojarzą. Nasza pani ginekolog mówi nam zawsze, że najlepszym właśnie lekarzem pierwszego kontaktu, jeżeli chodzi właśnie o profilaktykę raka piersi, zawsze jest mąż lub partner życiowy, tak? Jednak no nie oszukujmy się, on nie widzi na co dzień, gdzieś tam ich dotyka, wiadomo, i często właśnie bywa tak, że to partnerzy często wykrywają pierwsze jakieś tam zmiany i jakieś tam dziwne oznaki, które występują, tak? No, są takie zmiany, które trzeba, że tak powiem, wymacać, a są takie zmiany, które niestety już widać.
I na to też warto zwracać uwagę, że jednak jak coś się tam dzieje, ta pierś zmienia swój kształt, zmienia swój wygląd, no różne są, tak? I zawsze wtedy trzeba to sprawdzić u lekarza. Tak, dokładnie. Każdy jeden jakiś tam sygnał zawsze powinno się, tak, pójść do ginekologa i jednak, żeby to fachowa ręka dotknęła, zobaczyła. No medycyna w dzisiejszych czasach jest bardzo rozbudowana. Mamy dostęp do USG piersi, tak? Więc myślę, że no, jeżeli ktoś po prostu bardzo chce, to można wszystko bardzo szybko i łatwo załatwić. A poza tym powinnyśmy tutaj podkreślić, że badania ratują życie. Że nie badamy się po to, żeby znaleźć sobie coś i martwić się, że jesteśmy chore. Badamy się po to, żeby żyć. Dokładnie. Dokładnie właśnie tak to powinno wyglądać. No niestety jest to jakąś tam swego rodzaju, no jeszcze taką strefą, nie wiem, wstydu, tabu. No i tak jak mówię, my pracując na terenach, jeszcze tak powiem, wiejskich, gdzie no też różnie na to ludzie spoglądają, no to jest tak jeszcze odbierane, bo jest tak. Ale jaki jest odbiór po takim szkoleniu? Czy panie są jakieś, no, że tak powiem, pełne zapału, tak, żeby jednak korzystać z tej wiedzy? Tak, panie wychodząc z naszego szkolenia, to w ogóle są zawsze jakoś tak naładowane i one są, tak, będziemy to robić, tak, one są jakoś tak zawsze zafascynowane tym wszystkim i że ktoś pokazał i tak dalej, one dostają ulotki, jak wykonywać samo badanie i tak dalej, no ale często jest tak, że jak gdzieś tam te panie spotykamy potem w życiu codziennym i zapytamy tak wprost, no i co zrobiłaś? No tak, zrobiłam tam raz, trzy, dwa, no ale już minęło pół roku. No tak, w sumie dobrze, że mi przypomniałaś. Czas szybko ucieka. No, są nawet takie aplikacje w dzisiejszych czasach na telefon, gdzie można sobie na przykład nastawić przypomnienie, tak, i aplikacja nam przypomina o tym, że mamy danego dnia, miesiąca wykonać samo badanie i aplikacja nam pokazuje, jak to samo badanie nie wykonać. Więc no tak jak mówię, no żyjemy w bardzo rozwojowych czasach, mamy dostęp do wielu technologii i uproszczeń, ułatwień, no a nie korzystamy z tego niestety. I nasze właśnie badanie, nasza akcja Zostań superbohaterką pokazuje właśnie, że superbohaterką może być żona, matka, kochanka, przyjaciółka, ciocia, babcia, każda kobieta, ale ta, która się bada i jest zdrowa, tak? I jakie akcje jeszcze wchodzą właśnie w skład tej akcji Zostań superbohaterką? W skład tej akcji wchodzi także właśnie cykl spotkań z naszą panią ginekolog, która, że tak powiem, będzie właśnie tak czysto brutalnie pokazywała, czym grozi właśnie niewykonywanie takiego samobadania, czym grozi takie zaniedbanie się. Będzie nam pokazywała właśnie, że cytologia nie boli, tak? Że jednak jest to też bardzo szybkie i mało bolesne badanie. Będzie nam pokazywała, do czego może doprowadzić takie zaniedbanie, tak? Takie właśnie kilkuletnie zaniedbywanie siebie i tego wszystkiego. Będziemy także przeprowadzały taki cykl spotkań i wywiadów z paniami, które już przeszły różne choroby nowotworowe, które są właśnie po mastektomii, i one będą opowiadały swoją historię, jak one dowiedziały się o swojej chorobie. Mamy taką panią, która po prostu, że tak powiem, sama sobie wymacała to, co potem nastąpiło, i dzięki temu, że gdzieś tam się samo badała, teraz żyje, no nie oszukujmy się, tak, bo udało jej się wyjść z choroby, jest dalej, że tak powiem, aktywna zawodowo i zadowolona z życia. I z uśmiechem na twarzy mówi o tym, co przeżyła, i mówi po to, żeby właśnie przestrzec inne kobiety. I te osoby chyba bardzo dużo wnoszą, prawda? Tak, właśnie takie osoby są takim dla nas, że tak powiem, powerem, bo one pokazują, że właśnie choroby często takie wczesno wykryte są w 100% wyleczalne, tak? Te panie będą nam także pokazywały, że życie bez piersi jest normalnym życiem, tak? Że to, że nam usunęli tam jedną czy dwie, to jeszcze nie zabiera nam niczego, tak? A poza tym to nie piersi definiują kobietę. No zupełnie nie. Dokładnie. Zupełnie nie piersi. A tym bardziej, że dostęp do medycyny jest jaki jest i zawsze można sobie je ładnie poprawić. Oczywiście, że można zrekonstruować. To są też te ruchy, które wykonują celebrytki czy aktorki, prawda? Usuwając profilaktycznie. I to nie jest fanaberia. I to nie jest żadna fanaberia. No ważniejsze jest życie czy piersi, no to jakby tak sobie to postawić na wadze, no to wiadomo, że chyba każda z nas wolałaby żyć.
A Aniu, potrzebne są nam te właśnie świadectwa tych ludzi, którzy tak, wyszli z choroby. Są potrzebne, no bo to są takie, myślę, takie budziki, takie pobudzacze, tak, właśnie, że to my tam myślimy, pamiętamy o czymś, ale za chwilę wchodzimy w tą rutynę, jeśli nie mamy nawyku zbudowanego, a myślę, że bardzo niewiele, jeśli w ogóle w Polsce są takie osoby, które mają taki nawyk, no to może wy jesteście. Tak. Jeśli nie mamy tego nawyku, to będziemy o tym zapominać. Ciężko, tak. Tak, te osoby, które są takimi właśnie, takimi świadectwami żywymi, one będą nas jakby pobudzać do tego, prowokować, żeby wykonać to samo badanie, nawet, nie wiem, przez tydzień, dwa, miesiąc, zawsze to już jest tak. Coś. I właśnie bardzo ważne jest dla nas to, żeby pokazać, że te panie, które będą u nas, one są takie nasze, życia codziennego. To jest pani, którą my możemy codziennie mijać w sklepie, a my nie wiemy, co ona przeszła, tak? Gdzieś tam sobie na przykład przypomnimy, o, że gdzieś w tamtym roku przez 3 miesiące jej nagle nie było i znowu wróciła. Tak, i właśnie chcemy pokazać, że to może być nasza sąsiadka, tak, ktoś, nie wiem, nawet i koleżanka, czy tam jakaś dalsza znajoma, która jednak ma za sobą już ten bagaż doświadczeń i chcemy pokazać, że po prostu to jest nic wstydliwego, tak. No, ludzie się na przykład nie wstydzą tego, że przeszli zawały, że tam żyją z chorobą jakiegoś tam uzależnienia i tak dalej, no a jednak dalej ten temat właśnie tego kobiecy, taki to temat tabu niestety, no. Akcja Zostań Superbohaterką to też sesja zdjęciowa. Tak. Już raz udało nam się przeprowadzić taką właśnie sesję zdjęciową. Wszystkie. Kto wziął udział w tej sesji? Tak. My, wolontariuszki, wszystkie w naszej fundacji, zebrałyśmy swoje znajome, rodziny, mężów również, którzy uczestniczyli w tej sesji. I chciałyśmy właśnie pokazać to, że taką superbohaterką może być każda z nas, tak? Może być, no, moja, twoja mama, moja sąsiadka, twoja przyjaciółka i w takich różnych właśnie scenografiach, niekiedy takich właśnie śmiesznych, zabawnych, chciałyśmy pokazać, że każdy może być tą superbohaterką, tak? Czy to jest właśnie osoba młodziutka, były tam też małe dziewczynki, nasze córki, czy to są osoby starsze, były panie, które są już też babćmi. Chciałyśmy właśnie odczarować trochę, tak? I przenieść to na ilustrację w taki sposób dość, że tak powiem, luźny. Akcja się udała, wszyscy wyszli zadowoleni, pełni energii, optymizmu. Tak, wszystko się udało. Teraz właśnie na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku publikujemy te zdjęcia, tak, z jakąś tam różnymi odstępami czasu, żeby też tego nie przesycić wszystkiego w jakimś tam krótkim czasie. Publikujemy te zdjęcia i do każdego zdjęcia jest opis, tak? Jest jakiś tam opis sytuacji, opis jakiegoś tam badania. No, próbujemy dotrzeć do jak największej ilości osób. No, niestety w dzisiejszych czasach mam, że tak powiem, trochę zawężone te jednak działania, no ale pomimo wszystko próbujemy się przebić, żeby dotrzeć do jak największej ilości tych kobiet, bo głównie w tym programie zależy nam na dotarciu do kobiet. Fundacja stworzyła też takie lusterka, które mają na celu przypomnienie kobietom, że samo badanie jest ważne. Tak. Chciałyśmy, żeby jak najwięcej właśnie kobiet nosiło takie lusterka w torebce i gdzieś tam w ciągu dnia, wyciągając takie lusterko z torebki, chcąc poprawić sobie oko, makijaż, jeszcze tam po prostu zajrzeć, miało też na pierwszym rzucie to, że wykonujemy to samo badanie i na tym lusterku właśnie jest takie przypomnienie, żeby w ciągu dnia tego zaglądać. Wiadomo, nie każda kobieta w ciągu dnia ma na to czas, ale wracając do domu, gdzieś tam jak będziemy sobie to chronologicznie w ciągu dnia zaglądać i przypominać. Wracając wieczorem do domu, może uda nam się tak jakoś tam te pół godziny zarezerwować i wykonać właśnie to samo badanie. To jest skuteczne. To jest świetna sprawa, bardzo mi się to podoba. Tak, no, tak jak mówię, no właśnie działa patrząc to na to, tak, widząc to x razy w ciągu dnia, no, w końcu ten obraz gdzieś tam jest szansa, że się zapisze, tak, i że po prostu to zrobimy. Czy to, że się boimy, strach przed chorobą, czy to nas motywuje, czy właśnie tracimy siłę? Myślę, że nas nie motywuje, że nas lęk zamyka i powoduje to, że się nie pójdziemy zbadać, że będziemy jakoś, no właśnie, modlić się, nie wiem, mieć nadzieję, że minie, że coś, że mi się zdawało, że przejdzie. I no niestety lęk nie motywuje, dlatego
nie ma się co bać w takim znaczeniu, że jeśli jesteśmy chorzy, no i tak się ten nowotwór będzie rozwijał. No, nie zaczarujemy tego. Nie zaczarujemy tego. Niestety, no. I im szybciej zadziałamy, czyli to, o czym mówią dziewczyny fundacji, im szybciej, no to tym jest większa szansa, że wyjdziemy z tego z niewielkim szwankiem albo w ogóle bez szwanku. Więc no, temu lękowi trzeba się przeciwstawiać i trzeba mimo tego lęku po prostu, jeśli cokolwiek nas zaniepokoi jednak, no to trzeba działać, trzeba od razu zgłaszać się do lekarza. Tak, właśnie tak jak pani mówi, najważniejsze jest, żeby my same w sobie umiałyśmy przezwyciężyć ten strach i ten lęk, tak? Tutaj bardzo duży wpływ na pewno odgrywa nasze otoczenie, nasze rodziny, tak? No nie oszukujmy się, zawsze chcemy mieć wsparcie w kimś bliskim, tak? Więc no, na pewno jest fajne to, że gdzieś tam mąż zobaczy, mówi, o, na lustreczku miałaś, że trzeba się zbadać, żeby nam też jednak przypominali, tak? No tak jak pani mówi, ciężko jest właśnie wdrożyć to, żeby to było systematyczne, tak? Że jak już nawet gdzieś tam kobieta się w sobie w środku przełamie, a zrobię, tak? Żeby to nie było jednorazowe. I dlatego właśnie te nasze lustereczka codziennie gdzieś tam w torebeczce, o, pod ręką przeleci, otworzę tak. sobie, tak, i sobie przypomnę, że... Jak często powinniśmy przeprowadzać? No wie pani co, tak, różnie tutaj ginekolodzy do tego się odnoszą, systematyczność przede wszystkim, więc zalecane jest wykonywanie takiego samobadania raz w miesiącu. Ginekolodzy polecają, żeby to nie było jakoś tam wybrany dzień po prostu o. Tak, nasze piersi zmieniają się w różnych dniach cyklu, więc wiadomo, jeżeli to jest gdzieś tam początek cyklu, one są w miarę naturalne. Przy końcu tego cyklu często te hormony jednak już buzują, one są, wiadomo, troszkę wyolbrzymione i tak powiem. Ale ważne jest to, żeby było to systematyczne. Jeżeli coś nas zaniepokoi, nie dzwonić od razu do lekarza. Samo badanie można wykonać następnego dnia, można je powtórzyć. Jeżeli następnego dnia wyczuwamy znowu coś podobnego czy tak dalej, zaczekać, wieczorem zbadać, tak? Tego samego dnia wieczorem. Jeżeli wieczorem faktycznie jest tak samo, to się nie przemieściło i tak dalej, okej, następnego dnia dzwonię do lekarza, umawiam się, tak? Często w piersiach możemy wykryć jakieś tam tkanki tłuszczowe, które raz są większe, raz są mniejsze, tak? Zależy od tego, jaki mamy dzień, jak się wyspałyśmy i tak dalej. No, różne czynniki na to wpływają, więc tak jak mówię, jeżeli już przystępujemy do takiego samobadania, żeby do tego przystąpić też z głową, tak? Nie nagle, o, coś twardego, już do lekarza dzwonię, już jadę szybko, tak? Chociaż żeby... lepiej w tą stronę niż tak, zaniedbać. Żeby zaobserwować. Jeżeli wchodzi nam to, że tak powiem, już cyklicznie i wchodzi nam to w życie, mamy to gdzieś tam unormowane i dotykając te właśnie piersi tam raz w miesiącu czy dwa razy w miesiącu, my same się ich nauczymy, tak? Trzeba się umieć nauczyć swojego ciała. O to głównie w tym chodzi, że to nie sztuka po prostu. O, nagle mówią, przebadam, no to przebadam, tak? O, znalazłam, no dobra. I to nie o to chodzi. Chodzi o to właśnie, żeby to wprowadzić w życie, żeby to było systematyczne i w tej systematyczności my na pewno nauczymy się tego, jakie one są kształtów, gdzie coś tam jest innego, tak? Wiadomo, różnie są zbudowane ciała kobiet, są po różnych przejściach. Wiadomo, że piersi takiej młodej dziewczyny są na pewno inne niż piersi takiej, która już na przykład była w dwóch ciążach i karmiła. Wiadomo, wszystko na to się składa, różne tam czynniki. I do tego cytologia przynajmniej raz? Tak, cytologia, no tutaj u nas w Polsce jest zalecana raz na dwa lata, jest refundowana raz na dwa lata, tak? No jeżeli jest refundowana raz na dwa lata, no to my mówimy, że skoro co drugi rok można, no to jest zróbmy sobie raz refundowaną, a raz zapłaćmy, tak? Koszt takiej cytologii nie jest jakiś tam super olbrzymi, więc, bo to jest w granicach 50-60 zł, można sobie taką cytologię już wykonać, więc koszt 50 zł rocznie, rozkładając go na cały rok, myślę, że to nie jest wcale duży koszt, tak? No ginekolodzy tutaj u nas zalecają raz na dwa lata, my jednak mówimy raz w roku. Mamy też taki, że tak powiem, w założeniu naszej akcji właśnie plan darmowej cytologii dla kobiet. Już raz przeprowadziłyśmy taką darmową właśnie cytologię w 2019 roku. Wybrałyśmy sobie właśnie gabinet naszej pani doktor ginekolog i do niej było można po prostu pójść, powiedzieć się, że jest z fundacji Unikum i ona wykonywała tą cytologię zupełnie za darmo. Były chętne panie. Były chętne panie, wstawiły się chętne panie i chcemy właśnie to powtórzyć. W tamtym roku no niestety nie udało nam się.
wykonać tego ze względu na stan, jaki był w Polsce panujący. W tym roku, pomimo tego, co jest, my jesteśmy naładowane, że tak powiem, do działania i chcemy znowu to wykonać. Jesteśmy fundacją non-profit, więc niestety my działamy tylko na tym, co dadzą nam, że tak powiem, ludzie dobrego serca i dobrej woli, więc my wszystko głównie fundujemy z tego, co dostajemy od ludzi. Więc dlatego zawsze wszem i obec wołamy i zachęcamy, no, żeby nas wspomagać. Głównym źródłem teraz naszego, że tak powiem, jest tylko nasze konto, na które można wpłacać różne darowizny i do tego zawsze zachęcamy i prosimy o wsparcie, bo tylko dzięki temu my możemy dalej działać. Gdzie możemy znaleźć informacje o fundacji i o tym, jak ją wesprzeć? Wszystkie informacje odnośnie naszej fundacji są właśnie na naszym koncie, na naszej stronie internetowej. Tam są wszystkie tematy odnośnie naszych akcji, które przeprowadziłyśmy, bo tak jak mówiłam, no działamy w różnych strefach i sferach. Wspieramy tak także onkologię dziecięcą. I na naszej stronie zawsze są wszystkie nowości i informacje o tym, co robimy. Na naszej stronie internetowej jest też konto podane do naszego właśnie numer konta, do naszego konta bankowego. My działamy także na Facebooku. Na Facebooku jest także opis każdej naszej akcji i nawet na Facebooku mamy założone takie małe zrzutki, na które można wpłacać pieniążki po to, żebyśmy mogły działać dalej. No w ostatnim czasie także przeszłyśmy na Instagrama, bo dużo ludzi nam podpowiada, że jednak Instagram teraz wychodzi dość przed Facebooka, więc założyłyśmy też Instagrama i tam działamy. No nasze główne działania obecnie są, że tak powiem, tylko online i drogą wirtualną, ale wszystkie informacje właśnie można znaleźć o nas w internecie. Potrzebne jest cały czas mówienie o tym samym, przypominanie. No, wciąż tak. Wciąż to jest potrzebne. Miejmy nadzieję, że kiedyś to się stanie taką naszą normą i już może będzie można mówić o innych rzeczach. Natomiast no, to są, no, ponieważ bardzo śmiertelność jest wysoka, a wyleczalność może być też bardzo wysoka, no to myślę, że to jest problem, który dotyczy nas wszystkich kobiet i żeby się nie bać, a nawet jeśli się boimy, no to i tak się badać i tak reagować, no bo warto żyć, warto być zdrową jak najdłużej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Dagmara Ficke, Fundacja Unikum. Dziękuję.